29 kwietnia, czwartek, z Ewangelii Świętego Mateusza. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Moi kochani, Pan Bóg wszystkie sprawy duchowe zakrył przed mądrymi, przed roztropnymi. Dlatego nie możemy go szukać mądrością, wiedzą nabytą z książek, ani roztropnością. Możemy zadać sobie pytanie, to czym go szukać, jak znaleźć go. Znaleźć możemy tylko sercem. A serce nie szuka wytłumaczenia dla miłości. Serce oddaje się miłości. Serce pragnie miłości. W sercu jest źródło miłości. I zapytaj siebie, ile w twoim sercu jest źródła miłości dla Pana Boga? Jaka jest twoja relacja z Panem Bogiem? Taka jest odpowiedź na twoją miłość, na to, jak kochasz Pana Boga. A to, jak kochamy Pana Boga, jest też odpowiedzią, jak kochamy bliźniego. Miłość i serce. To dwa naczynia połączone ze sobą, które obfitują piękną relacją człowieka z Bogiem i człowieka z człowiekiem.